bonita. Większość rycerza, ale to Franciszek. Tak, to mówię, ja dziękuję, ale też jestem Franciszek.
Dobrze idzie. I tak chciałem powiedzieć. No i tą część, która powiem, tu jest szczególna, która to jest mile zaskoczone. Jeszcze nie było tak, że wszyscy, którzy są i biorą udział w tej części duchowej od pustu, żeby znaleźli miejsce, byli zaproszeni potem, żeby nabrać sił. I tu, żeby było ciepło, żeby dla każdego było miejsce. I chciałbym dlatego, myślę, w imieniu wszystkich podziękować tym, którzy tutaj zorganizowali Doma Słowic. Składam te podziękowania na ręce pani Sołoty, pani Doroty. Zaplecza pewnego, zobaczcie, tyle nas jest, ale wszyscy dostaliśmy ten bigos już, nie? Ciasto i te dziki, wszystko tak to szybko poszło i kelnerów nie było widać. Także smaczne to jest bardzo. Bigos to taki swojski, nie panie? Także jakby, żeby nie było tego postu, to jeszcze tego płynu i człowiek by nocował. No i chcę podziękować, bo tak się u nas składa, mówię to do Darłowiaków, że w naszych miejscowościach te miejscowości się integrują między nimi dzięki temu zespołowi, tych białych tutaj ładnych gruzeczkach, te młode dziewczyny, to są z Domiesławia, z Gnieźnowa, z Wiekowic. Trzech tu maestro jest, to ten który tutaj siedzi, tak się martwi, co będą śpiewać, no ale piękną to wszystko. Życzę przede wszystkim tej naszej tej codzienności, tej trochę normalności. Dzisiaj się słowo tak troszeczkę, może górnolotnie trochę było powiedziane, ale sprowadzało się do tego, że trzeba mieć pewne sfery, że żyje się inaczej. I ten rok to jest na początek roku, nie wiem. Także cały rok będziemy mieli taką, mam nadzieję, że będziemy tak spędzali, aby nam zdrowie to wszystko służyło. Oczywiście zbliżamy się do świąt, chociaż może za wcześnie, ale święta chyba najważniejsze. Wiele z aplikacji robiła najważniejsze dla nas. Myślę, że to jest potrzebny taki apel, żebyśmy się spotkali, wyrwali się z tej codzienności. Ta świetlica to jest gminna, tam u góry jest biblioteka, obok mieszka sąsiad, tu jest tam mieszka, na to pan Blaza. I się godzimy, wszystko jest dla wszystkich po trochu. I myślę, że to życie nam ile i normalnie. Ojcze, jak ojciec nie powiedział kazania, ale dwa słowa chcę podziękować. Myślę, że tam to, co Bóg powiedział tutaj, to chyba że awansuje, bo się na głowie i tu będzie jeszcze, nie? Wszystko zostanie, ale życzę wszystkiego dobrego i tutaj na ręce jak ten mój. I chyba słowa powiedz od siebie. To już jest czwarty odpust tutaj mój w Doma Słowicach i zobaczcie, co roku jest lepiej. Aż się boję, myślę, co będzie w przyszłym roku. Chyba trzeba rzeczywiście uciekać, żeby nie przesadzić. Nie! Natomiast ja się bardzo z tego cieszę, że to było zawsze moim wielkim marzeniem, żeby ten odpust też wyszedł poza Kościół, żeby nie tylko ograniczał się do Kościoła, bo w Kościele zawsze był też, można powiedzieć, no, piękny, zawsze miał godną oprawę, natomiast zawsze było moim wielkim marzeniem, żeby ten odpust wyszedł także poza ten Kościół, bo jest to przecież święto nas wszystkich, całej naszej tutaj miejscowości Doma Słowic, Zagórzyna, które gromadzą się w tym Kościele, żeby to także, zobaczcie, tę radość było widać właśnie w takiej formie, jak jest to tutaj na tej sali. I bardzo też chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim za obecność, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się zaangażowali. W sposób szczególny też dziękuję panu wójtowi, który zawsze jest tutaj nam życzliwy i zawsze jak może tak pomaga. Może rzeczywiście gdzieś tutaj na tym szczeblu jakimś tam wyższym różne jakieś tam są przepychanki, można powiedzieć. Natomiast na tej sferze lokalnej, władzy lokalnej widzimy, że ta współpraca władzy państwowej z Kościołem bardzo dobrze się układa i pan wójt tutaj i ta dzisiejsza uroczystość też jest tego jak najlepszym obrazem. Natomiast wielkie moje naprawdę ukłony i podziękowania w stosunku do pani Sołtys, która bardzo się zaangażowała właśnie między innymi też w przygotowanie tego odpustu, że dzięki niej to wszystko się tutaj tak pięknie może odbywać.
i też angażuję się na co dzień, można powiedzieć, w różne sprawy związane też z życiem tutaj, tej naszej wspólnoty religijnej, też naszego kościoła. I za to chciałbym podziękować. Zobaczcie, jak 4 lata musiałem walczyć, żeby doszło do czegoś takiego. 4 lata się starać, pracować, żeby ten obóz wyszedł poza kościół. A pani sołtys pierwszy rok, zobaczcie, i już jak jej się udało, tak jedną skalę zrobić. Coraz bardziej się rozwijała i coraz bardziej tutaj też dzięki temu, by ta nasza wioska do Masłowice mogła też coraz bardziej pięknić, coraz bardziej się rozwijać. To też widzimy na zewnątrz różne inwestycje, które powstają, bo Masłowice, można powiedzieć, widać, że się rozwijają. Także życzę, aby też tutaj ta opieka, można powiedzieć, te rządy, to bycie gospodarzem, gospodynią tutaj w tej naszej wiosce też jak najlepiej, jak najspokojniej, dla dobra nas wszystkich się rozwijały. No a sobie życzę też właśnie tej współpracy, żeby ta współpraca, której owocem jest ten odgłos taki piękny, też nam jak najlepiej tutaj szła i się układała. Jeszcze raz zaufać wszystkim za wszystko. Sztab ludzi był zaangażowany, żeby to się mogło udać. I temu sztabowi ludzi dziękuję bardzo za to. Zespołem śpiewaczy. Nie umiemy śpiewać piękni, my umiemy śpiewać po
wybraliśmy do Koszalina, w Ledzie, po grupach. W kilkunastoosobowym składzie zespół zaprezentował się Bogiem. Pojechaliśmy na ogólnopolską imprezę do Lepsza, gdzie w gronie kilkudziesięciu zespołów, nasz zespół został wyróżniony. Byliśmy teraz w Świdwinie, w sobotę i tam wśród około 30 zespołów nasz zespół również został wyróżniony. I to słusznie. Tam występowali, było założenie, seniorzy powyżej 55 lat. Tutaj nie zakładając nikomu na drogę, te osoby, które wystąpiły, uczciwie zawrócili na swoją nagrodę. Były te zespoły, które były osoby, które miały poszczególne wstyd. My nie musimy się wstydzić. Pierwsza piosenka nosi tytuł Wysoko, wysoko.
często powtarzają, że wszyscy ze sobą nie powinni mieć tak wiele tych. Czasami mnie, żeby też tam było. Thank you.